Hejka, kochani, dzisiaj u nas bardzo, bardzo domowo. Zaraz się zabieram za Shepherd's Pie, pewnie zaraz za naleśniki. Krzysiek z Leosiem pojechali do kościółka zobaczyć szopkę. Także ja jestem z malutką tylko i wiecie co? Mega, naprawdę przepyszne są, lekko pikantne, bardzo cytrynowe, polecam. I robimy vlog łączony z dnia dzisiejszego i z dnia jutrzejszego. Witam serdecznie. No i powiem wam jeszcze szczerze, że dzieciakom te bardzo jaglane chrupki kukurydziane skrętka smakują, także polecamy. Powróciła też nasza maselnica, bo ostatnio, słuchajcie, masło cały czas trzymaliśmy w lodówce. I to nas po prostu tak denerwowało, słuchajcie, to masło w lodówce, że powróciła maselnica. I jest okej. Dobra, zaraz Hieniek będzie startował. Okej, kochani, jesteśmy w progresie mojej zapiekanki. Słuchajcie, to jest Shepherd's Pie, czyli taka zapiekanka pasterska. Jest jeszcze Cottage Pie, czyli taka zapiekanka wiejska. To jest danie angielskie. Bardzo często, tak jak wam wspominałam, już robiłam je w Wielkiej Brytanii, natomiast ja robiłam bez kukurydzy, z marchewką i robiłam to wszystko na patelni. Natomiast chciałam sprawdzić, jak Thermomix ogarnie sprawę i tutaj widzę, że dodaliśmy jeszcze kukurydzę. Także zobaczymy, jak będzie smakować. Teraz zabieram się za ziemniaczki, dlatego że na górę pójdą mashed potato, czyli takie pióre ziemniaczane, trochę sera, to zapieczemy i będzie pychota. Dzień dobry, kochani, witam was w kolejnym dniu. Tak jak wam mówiłam, vlog będzie dzisiaj dwudniowy. Ja dziś mam na sobie takie futerko tutaj z domieszką panterki, żeby było mi ciepło, ten szaliczek taki delikatny Gesa. No i co, zabieramy was ze sobą, jedzie Nel, moi rodzice, jadę na endermologię, jedziemy kupić troszkę rzeczy, bo Sylwestra w tym roku mamy domóweczkę, będziemy szaleć w domu, będzie się działo, także jedziemy kupić już troszeczkę żywności, jedzenia itp. itd. Zapraszam na kolejnego vloga. Czekamy na babcię i dziadka, tak? I zaraz ruszamy. Tak, Nelcia, zobaczcie, jaką Nelcia ma czapkę. Także czekamy przed domkiem na rodziców. I śliczną czapę mamy. Piękną. Leoś, jak był malutki, też miał taką czapę, słuchajcie, z dwoma pomponami. Fajnie wygląda, tylko w tym foteliku spada na oczka trochę. No dobrze, mamy, słuchajcie, kolejny przystanek, tutaj u nas w Tykocinie, w sklepie budowlanym. I słuchajcie, nie wiem, czy ja wam powiedziałam, że jak ostatnio jeździliśmy patrzeć ten gres i te panele, no to udało nam się wszystko kupić, tak? Jeszcze jak ono wygląda w tej czapce. Udało nam się wszystko zamówić, zamówiliśmy panele, zamówiliśmy, słuchajcie, gres, zamówiliśmy drzwi, ulubiony gryzaczek. Zamówiliśmy drzwi, wiecie, to wszystko, więc transport do nas przyjedzie i już normalnie nie mogę się doczekać, dlatego że 2 i 3 stycznia już będą majstrzy i już będą kłaść panele i malować i po prostu, no, to będzie fajny czas. Bardzo wiele z was też pisało mi, jak zadałam wam na Instagramie pytanie, jakie filmy chcecie u mnie oglądać na kanale głównym, to bardzo dużo z was pisało, żebym pokazywała właśnie budowę, w sensie już jak wszystko będzie skończone, pokoje, jak urządzamy, co i jak. Także myślę, że albo we vlogach, albo na kanale głównym będę wam pokazywać. I nie wiem, czy wam też wspomniałam z tego wszystkiego, bo my jak zwykle w pośpiechu, że dzisiaj mamy endermologię i też się za nią stęskniłam, bo ostatnio musiałam ją odwołać, jak wiecie, więc dzisiaj endermologia. Bardzo, bardzo się cieszę. I muszę już się umówić na następne terminy, po prostu z góry, bo powiem wam szczerze, że no, endermologia jest teraz mega popularna i bardzo dużo pań korzysta. Dobra, kochani, kończę. Do zobaczenia za chwilę.
No dobra, moi drodzy, nie odzywałam się do Was, dlatego że miałam swój zabieg, swoją endermologię wyczekaną. I tak, słuchajcie, pewnie macie jakieś postanowienia noworoczne. Ja w tym roku myślałam, że nie mam, ale gdzieś tam coś tam, jakieś postanowienia mi się tlą w głowie. A jeżeli chcecie zadbać o swoją sylwetkę, to polecam Wam bardzo serdecznie tutaj studio modelowania sylwetki przy ulicy Sikorskiego w Białymstoku. Słuchajcie, no każdy z Was na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie. Czy to różnego rodzaju zabiegi, czy limfodrenaż, czy endermologię, czy rolki. No naprawdę myślę, że będziecie bardzo, bardzo zadowolone. Także wiecie, od stycznia każdy robi jakieś postanowienia, a jeżeli Waszym postanowieniem jest właśnie dbanie o sylwetkę, to polecam serdecznie. Pytacie mnie, czy widzę efekty. Słuchajcie, bardzo. Tak mi się na udach z przodu napięła pięknie skóra, tak ładnie wygładził się celulit, rozstępy. Naprawdę, one się takie fajne, sztywne te uda zrobiły, także ja chodzę, będę chodzić i będę polecać endermologię, bo jest świetna. No dobra, moi drodzy, wróciliśmy już do domu. Trochę nam się zeszło i słuchajcie, wspominałam Wam w ostatnim vlogu, że otwierają u nas w Tykocinie Biedronkę i dzisiaj było otwarcie właśnie Biedronki w Tykocinie. Było multum ludzi, masa ludzi, ale zajechaliśmy tylko i wyłącznie na chwilę, bo zapomniałam kupić kilku rzeczy, więc byliśmy po prostu zmuszeni, żeby wstąpić do Biedronki. I słuchajcie, kupiłam te rzeczy, które miałam kupić i nie wiem, czy to w każdej Biedronce, czy po prostu u nas tu w Tykocinie, bo ją otworzyli, była taka promocja, że jak weźmiesz jeden produkt z produktów dziecięcych, domowych, to drugi, ten tańszy, masz za darmo. I zobaczyłam śliczną drewnianą lampkę, taką malutką gwiazdkę LED-ową, pomyślałam, że do nowego pokoju Leo by mi się przydała i wzięłam za 25 zł, drugi produkt był tańszy, nawilżacz powietrza, także zaraz Wam pokażę to wszystko, więc super deal. Tak naprawdę zapłaciłam tylko 29,99 za tą lampkę, gwiazdkę, a projektor nawilżacz powietrza ze światełkiem dla Nel wyszedł nam za darmo. Także za chwilę Wam to wszystko pokażę. No i co? I czekam na Krzyśka i Leosia, bo lada moment powinni już być. U Leosia dzisiaj w ogóle, słuchajcie, sylwestrowa zabawa w przedszkolu, także na pewno go wypytam, jak było, a myślę, że na pewno było bardzo fajnie i wesoło. Patrzcie, postawiłam sobie tutaj tego reniferka. Tutaj mam podgrzewacz czerwony, matko, muszę go wyjąć, bo on mi tutaj nie pasuje. I zobaczcie, i to jest ta dekoracja ścienna LED. Tak pomyślałam, że albo nad łóżeczkiem u Leo powiesimy, albo nad biurkiem, bo naprawdę fajnie, w ogóle fajnie to tutaj wygląda na tym obrazku. No i tak mówię, brać ją czy nie brać? Patrzyłam, odeszłam i przy kasie mówię, aha, czyli jakbym wzięła tą lampkę LED, gwiazdkę, to czy drugą tańszą miałabym za darmo? Pani mówi, że tak. Więc mówię, kurczę, wezmę małej, taki malutki, zobaczcie, jaki śliczny, nawilżacz powietrza z podświetleniem, mały, poręczny, fajny, nie zajmuje dużo miejsca, no i on mi wyszedł za darmo, więc deal? Deal, moi drodzy. Hej, Leosiu! Leosiu, pokaż swoją nową bluzę. Jaką ty tu masz? Z dinozaurem. Super! Leoś przed chwilą przyszedł, nie, myszeczko, i powiedział, że najładniej tańczył z całej grupy dzisiaj na imprezie sylwestrowej, tak? Tak. A z dziewczynkami tańczyłeś trochę? Tak. A fajna była muzyczka? Tak. No teraz tu najważniejsze, bo Leoś ma swoje karteczki do kolorowania. Proszę bardzo. Super. Słuchajcie, tak, tylko chciałam Wam powiedzieć, że o Boże, kupiłam szan jeszcze taki, bo się już nam świąteczny skończył, ale kupiłam imbir koniecznie, bo jak wiecie, moja herbata, miód, cytryna, imbir i Earl Grey to jest po prostu coś pysznego, także dokupiłam jeszcze imbir, dokupiłam awokado, kupiłam chusteczki jeszcze te świąteczne, jabłkowo-cynamonowe i kupiłam jeszcze chusteczki do łazienki. No i wiecie, mleko, jakieś tam jeszcze pierdoły. Dobra,
kochani, już się z wami żegnam, mam na sobie maseczkę. Dziękuję za dzisiejszego vloga, dziś już się nic więcej nie wydarzy, także ściskam was serdecznie, pozdrawiam, buziaczki, hej, pa, pa!